Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na beta testach z serwera nexus.pl. Będzie to serwer tylko czysto informacyjny, ponieważ aby was uświadomić, że te beta testy już ruszyły. Zostało na ten moment 6 dni do startu serwera, więc możecie się zapisać na beta testy, otrzymacie tam linka od właściciela serwera, na który możecie wejść na serwer, no i troszeczkę popatrzeć, jak to tutaj wygląda. Więc na start otrzymujemy ekwipunek plus 6 podstawowy, bez bonusów. Kostium pustynnego bojownika na 6 godzin, który nadaje 1,5 KHP. No i czapkę czarodzieja, która nadaje piś na potwory oraz 500 HP, czyli łącznie 2 KHP mamy już na sam start. Otrzymujemy również pieczęć kamiennej bestii chyba, o ile to dobrze czytam. No, która nadaje 1000 peżeta i 5 na potwory. Tak oto wygląda. No niestety, jak to często bywa na beta testach, jeszcze są małe błędy. Tutaj na przykład mam pokazanego wojownika, powinien być chyba Sura z tego, co się orientuje. Umiejętności mamy coś takie jak smocze serce, będzie to ciekawe co to jest. Myślę, że dodaje peżeta. Smoczy atak czy silny na ludzi. Czyli będziemy mieli jakieś dwie ścieżki, kurde, książek do czytania. Kombo mamy na P i tak dalej. Weźmiemy sobie umiejętności. Jak widzicie, po wycie 5 poziomu możemy sobie od razu wybrać, nie musimy iść tam do tych trenerów. Ja wezmę WPK. No tak, wiadome, umiejętności oczywiście. Dostajemy na pierwszym poziomie. Jak również dostajemy 10 zielonych oraz 10 fioletowych. Ja już użyłem, ponieważ chciałem szybko wbić właśnie piąty poziom, aby wam to pokazać. Dostajemy 100 niebieskich dużych potek, 100 czerwonych, potkę automatyczną 1000 PE, 1000 PE oraz 10 milionów peżeta. Jak również 50 pelerynek na start. Jednak ja nie wiem, czy to tak to będzie, czy tylko tak jest teraz od okazji beta testów, ale jak klikniemy na handlarkę, to u niej możemy kupić sobie pelerynki, póki co tutaj na beta testach są za darmo. A nakupiłem sobie tutaj tych pelerynek, ponieważ chciałem właśnie sprawdzić, jaka jest maksymalna ilość staku. No i to jest 500 staku. Helen z magazynu dalej nie działa, no ale czekamy, aż dodadzą. Zobaczmy po innych handlarzach. Przy okazji otworzymy jeszcze 3 skrzynie Nexus, co nam wypadło. No proszę bardzo, pedek na 30 minut. 3 dłonie krytyka oraz co? Pelerynka męstwa, 10 sztuk. No. Jeżeli tak będzie latało, to ja pierdził. Co tutaj mamy? Jakieś takie podstawowe zbroje, wszystko jest plus 0. Tak samo jak tam u handlarki, tak ekwipunek był plus 0. Tutaj również jakieś takie podstawowe rzeczy, czyli FMS-y, riby trzeba będzie samemu dropić. No ale jednak nikt nie mówił, że jest to serwer easy. No i tak, wcześniej wspominałem w prezentacji, mamy coś takiego jak dodane punkty. Ja po bicie 5 poziomu mogę dodać jeden punkt, dodałem sobie w średnie i mam teraz, o ile się nie mylę, właśnie średnie 1 poziomu. No i już właśnie na bicie 5 mam misję biologa pierwszą. To ciekawe, czy to będą te kwiaty? Aż z ciekawości pójdę zobaczyć. I zobaczmy, czy mamy umiejętności konia. Nie mamy do wyboru umiejętności konia, co jest trochę słabe. Mniszek lekarski. No proszę, mniszek lekarski, on dropi z czego? No, nie wiem, albo jak głupi, albo ślepy. Tak, ubijemy sobie metka. Przy okazji chciałbym was o coś zapytać, no nie? Czy chcielibyście zobaczyć, a wy... Inaczej, czy chcielibyście widzieć tylko z tego serwera serię, czy też chcecie, abym leciał jeszcze z kilku innych serwerów, ponieważ... no jest taka opcja, że mogę nagrywać z tego i będę miał dla was więcej konkursów, więcej SM-ów do rozdawania. Tylko że wtedy musiałbym zbanicjować na czas nagrywania tego pozostałe serwery. Jeżeli tego chcecie, to ja oczywiście wam się podporządkuję, no i będę nagrywał tylko z tego Nexosa. A jeżeli no, chcecie tylko na start dostać SM-y, te które zapowiadałem w tamtym odcinku, a potem to już będzie dość ciężko, bo będę musiał prosić się, to również was posłucham. No to wszystko zależy od was. Ja oczywiście mogę nagrywać i mogę nie nagrywać. No ale myślę, że wam się to spodoba, no i... ja przede wszystkim dlatego startuję na takich serwerach, aby dać coś wam na start, no nie? Aha. Nie można wejść, kiedy się bije na wierzchowca. To mamy kolejny glitch. Ubijemy oczywiście tego metka. Zobaczmy, mamy tylko 2 meszki. Ale pisało mi, z czego to dropi? Bonusu dalej nie mogę dodać. Status mogę podnieść, no to oczywiście podniesiemy.
Ja oczywiście nagrywam w trochę inny sposób niż inni youtuberzy, to też trzeba się do mnie trochę przyzwyczaić, ponieważ ja nie lecę tak, że hop stęka. Ale myślę, że mógłbym coś takiego zorganizować, tylko wtedy by wpadały odcinki jeden na tydzień, jeden na 3-4 dni. A tak to mogę wam rzucić jeden odcinek na jeden dzień, na przykład lecę na coś, no i pokażę wam to. Nie wiem, oczywiście na tym serwerze jak pójdziemy na DTS czy jakąś inny dungeon, no to oczywiście wam to pokażę, no nie, w całości. To będzie oddzielny odcinek, ale wiecie o co mi chodzi. Szkatuła Nexus, sakiewka dusz. Kadek plus jeden. Szkatuła Nexus podręcznik Kowala. No i zobaczmy, ile mamy szansę na oddanie takiego meszku. O, jak oddało. Oddało. Dobra, jeżeli sami chcecie sprawdzić, jakie tutaj są aspekty czegokolwiek, ja myślę, że wpadnie jeszcze możliwe, że jeden odcinek, o ile się dogadam w pewnej kwestii z trochę wyższego poziomu. No a teraz za was zostawiam po prostu z tym, no i polecam, wejdźcie sobie na forum, zapiszcie się do beta testów, bo macie jeszcze 6 dni. Myślę, że warto. No i strzałeczka.